Lost Ark nie schodzi z listy najpopularniejszych gier sieciowych na Steamie. Co prawda do rekordowego poziomu blisko 1 400 000 osób już daleko, aczkolwiek nadal utrzymujemy się stabilnie w okolicach połowy tej wartości, gromadząc w ciągu 24 godzin między 700 a 800 tysięcy osób. To wystarczy, żeby nazwać tego action MMO sukcesem, a poza tym taki wynik również umożliwia w końcu komfortową grę ze znacznie niższymi kolejkami, które nawet na bardziej obleganych serwerach zostały znacząco skrócone. Ale czy warto poczekać na przykład na jakąś konkretną postać? Zobaczmy. Co pokazało mnóstwo gier sieciowych w przeszłości, wprowadzaniem świeżej postaci potrafi na nowo przebudzić graczy do zabawy. Oczywiście, to zawartość wzrastająca wraz z czasem jest najważniejsza. Mówię tutaj o questach, dungeonach, rajdach i innych przygodach, które są naturalnym sposobem na rozwój. No może pomijając New Worlda. Tam naturalnym progresem jest zwiększona ilość bugów z patcha na patcha. Niemniej mówiąc o grach bardziej udanych, każdorazowo wprowadzeniem także nowego bohatera zachęca do powrotu. Dobrym przykładem może być tutaj World of Warcraft i dodanie rasy sprzymierzonych, które zrobiły sporo hałasu. Podobnie sprawa wygląda z Black Desert, które wokół nowych postaci robi chyba jeden z największych szumów medialnych. Trailery, mnóstwo zapowiedzi, nowa postać stanowi tam wydarzenie sprawiające, że kolejne kilkanaście godzin mijamy wokół siebie następnych graczy sprawdzających świeżynkę. I tak będzie pewnie w Lost Arkum. Po pierwsze, baza kontentowa jest przygotowana do importu z Azji i to taka wieloletnia, natomiast są również postacie, te których przy premierze nie dostaliśmy i warto się nad nimi pochylić. Aktualnie w Lost Arku dostępne są Warrior, Mage, Martial Artist w wersji męskiej i żeńskiej, Gunner także podzielony na kobietę i mężczyznę oraz Assassin. Prawie każda z tych klas dysponuje określoną grupą form zaawansowanych. Warrior to Berserker, Gunlancer i Paladin, Mage przechodzi w stan Barda albo Sorceress, Kung Fu Baba to Wardancer, Scrapper i Soulfist, a Kung Fu Facet może stać się wyłącznie Strikerem. Następnie mówiąc o Gunnerze męskim, jest to Sharpshooter, Dede i Artillerist, podczas gdy forma kobieca zamyka się wyłącznie na Gunslingera, a na koniec mamy Assassina z dwiema podklasami, czyli Deathblade i Shadowhunter. Łącznie mamy więc aktualnie 15 klas postaci, którymi można już grać. Niemniej bardzo szybko osoby śledzące rozwój na zachodzie zauważyły, że w naszym Lost Arku są braki. Braki, które warto by było nadrobić, aczkolwiek no to trochę potrwa. Amazon bowiem nie podał dokładnej daty wprowadzenia kolejnych klas do kreatora, ale mówi się, że będą one pojawiać się co 2-3 miesiące. Trudno zatem oczekiwać, aby już w marcu wraz z zapowiedzianymi nowościami jedną była nowa klasa. Raczej trzeba nastawiać się na kwiecień albo maj, o ile oczekujecie zupełnie nowej przygody. A na kogo tak naprawdę czekamy? Rzućmy okiem, bo pierwszą klasą jest Destroyer, który z tego co zauważyłem skupia uwagę sporej części osób. Ewolucja wojownika dzierżąca ogromny młot, która jest ociężała również w zakresie umiejętności, ale sprawnie radzi sobie z zadawaniem obrażeń. Zresztą nazwa zobowiązuje, dlatego też Destroyer rzekomo potrafi wyciągnąć jeden z największych DPS-ów. Postać nieźle radząca sobie z crowd controlem, która przetrwa również sporo ofensywnego na tarcie wroga. Powiedzmy, że jest to taki miks, który stoi między Berserkerem a Gunlancerem. Jedną z najnowszych klas, które pojawiły się w regionie koreańskim, a co za tym idzie pewnie i u nas trzeba będzie na nią sporo poczekać, jest Artist, który wychodzi spod nowego archetypu specjalisty. Postać supportująca, która przypomina odrobinę Saya z Naruto, mianowicie posługuje się pędzlem oraz farbą, która szybko materializuje się w formę zjawisk atakujących wroga. Jednocześnie wspiera obroną, efektami czy movement speedem swoich sojuszników. Wśród nowości pojawiają się tutaj także teleporty pozwalające uciekać z opresji drużynie. Zdecydowanie klasa fascynująca pod kątem formy, jak i samych właściwości, jeżeli chodzi o rozgrywkę drużynową. Lance Master to klasa będąca świeżynką wśród Martial Artist. Jej cecha szczególna to możliwość wykorzystywania zarówno halabardy, jak i włóczni, którymi rotuje naprzemiennie, zależnie od sytuacji. System podobny do Gunlancera i dający mnóstwo swobody w realizacji ataków. Jednocześnie każda z broni Lance Mastera serwuje odmienny zestaw umiejętności, pozwalający zaczepić wrogów z dystansu, aby później tworzyć również fajny bufor przestrzeni podczas walki w zwarciu, ze względu na zasięg broni. Umiejętności wyglądają efektownie i są wyprowadzane nie tylko bezpośrednio z ziemi, ale także z wyskoku. Postać zdaje się być przy tym zaskakująco szybka, dynamiczna i dobrze radzi sobie nawet z większymi grupkami mobów. Wśród moich faworytów znajduje się Arcanum, która pozostaje bardzo specyficzną formą maga. Specyficzność wynika z używania kart, co nadaje gameplayowi odrobinę więcej losowości. Zdaje mi się bowiem na format ruletki opartej o talię, której używamy w trakcie walki. Istotny jest timing, który pozwala na uzyskanie bardzo efektownych kombinacji. Klasa definitywnie trudniejsza w prowadzeniu przez wzgląd na niższą przeżywalność i stosunkowo bliski dystans walki jak na maga. Niemniej nadrabia to mobilnością oraz swoją lekko mroczną naturą, która też może przyciągnąć.
Ogunnera jeszcze nie zaczepiałem, a wśród niewydanych klas jest Scouter, którego śmiało można określić mianem bohatera niezwykle intrygującego. Mocno techowa postać, która co prawda wykorzystuje broń palną, ale także jest w stałym kontakcie ze swoim dronem. Wspólnie robią na polu walki prawdziwe bombardowanie, świetnie operując grupkami mobów. Najciekawszy w tym wszystkim pozostaje jednak element połączenia się w formie egzoszkieletu. Może nie jest to Megazord, ale technologiczna zbroja spowodowana sceleniem bohatera z dronem pozwala dosłownie stworzyć piekło swoim wrogom. Wówczas lasery, zwiększona wytrzymałość i ogromne ataki obszarowe połączone z wysoką dynamiką dają fantastyczny efekt. Kolejna klasa, którą warto w przyszłości brać pod uwagę jako alta i również u mnie jest na celowniku. Wracając natomiast na chwilę do maga. Mamy tutaj jeszcze jedną formę, powiedzmy, że dosyć standardową, ale dającą mnóstwo satysfakcji, szczególnie dla świeżego gracza. Jest to summoner, czyli gość, który na każde niebezpieczeństwo ma odpowiedniego kumpla. Generalnie miałem przyjemność grać tą postacią właśnie na koreańskiej wersji. Bardzo dobra kontrola w postaci debuffów i obszarówek z efektem stun slow. One są oczywiście dopełnione przez umiejętności ofensywne w formie przywołania. Stado koni, jakiś golem, chmura ptaków lecąca w przeciwnika, wygląda to bardzo ładnie. Dodatkowo na przycisku wraz z czasem mamy 5 opcji przywołania ostatecznego, tak bym to nazwał, gdzie zależnie od wyboru sprowadzamy na wroga przykładowo tąpnięcie giganta czy też ognistego feniksa. No i pozostał nam ostatni bohater, mianowicie Assassin z dopiskiem Reaper. Niesamowicie dynamiczna klasa postaci, bazująca na iluzji. Wśród umiejętności pojawia się możliwość uruchomienia niewidzialności czy też klonów, które pozwalają zmylić wroga. Żniwierz ma jeszcze jeden dosyć ciekawy schemat, mianowicie część umiejętności wykonywana jest z doskoku, co znaczy, że przed zaplanowanym potężnym atakiem może on utrzymać względny dystans, przy czym skille typu DOT wówczas nadal mogą nadpsuć krwi naszemu oponentowi, przykładowo efekt trucizny. Niestety swoje potężne właściwości zadawania obrażeń przypłaca niższą żywotnością, więc ponownie jest to klasa, która może być odrobinę trudniejsza. Niemniej na jednej ze stron dotyczących buildów pod Lost Arka wspomina się, że Reaper jest uważany za bohatera OP w zakresie PvE, jak i PvP. Czy to prawda? Nie jestem w stanie tego potwierdzić, zobaczymy, kiedy tylko do nas wejdzie. I to wszystkie klasy na moment nagrania znane i dokładniej pokazane. Wśród nowości pojawia się co prawda jeszcze Aeromancer, aczkolwiek na jego temat, poza tym, że nosi parasolkę, wiadomo póki co niewiele, więc o nim porozmawiamy za jakiś czas, na przykład w cyklu MMO News. Natomiast na dzisiaj to wszystko, dajcie znać, na którą z nowych postaci czekacie, a może to wśród aktualnie dostępnych znaleźliście swojego ulubieńca. Komentarze są wasze, do usłyszenia, cześć!